Nordic walking wywodzi się z krajów skandynawskich, a ogólnie z Finlandii. I powstał dlatego, że biegacze Finlandcy, którzy biegali na biegówkach, chcieli trenować też latem i alternatywę znaleźli bieganie o kijach, o samych kijach, bo też śniegu nie było wtedy. I powstało to w latach 20 wieku. I kije powinno się trzymać tak, że powinien być kąt prosty, jak się łapie kije. Pomiędzy, jak będzie wiadomo, jak będą wyżej kije trochę, to będzie ciężej, a jak niżej, to będzie łatwiej się chodzić. Teraz jeszcze ostatnie ćwiczenia na ręce i krążenia ramion, też wyprostowane ręce, jak najbardziej obszerne. Na wysokość klatki piersiowej i tak jakbyśmy chcieli je wypchać do przodu, też 10 razy, na wyprostowanych rękach. Później jeszcze w zdjęciu tutaj, że plecy też były w miarę wyprostowane i tutaj też 10 podciągnięć. To można spróbować, tak do przodu. Tak parę kroków. I na razie tak z wypuszczonymi rękami. Do końca, serio? Tak, tak. Widać końcówki, to gumowe są najlepsze na twarde podłoża, a... Tak, ale szybko się wcierają. Tak, a końcówki ostre na takie miękkie, na podłoże na kluczę. Drogie panie, dziękuję wam bardzo za udział w projekcie, który żeśmy realizowali przez te 3 miesiące. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa dla naszego trenera Huberta Sajdaka. No i teraz przychodzi czas na to, żebyśmy oznaczyli panie jako koordynator Miejskiej Ośrodka Kultury Lubawce. Bardzo chcielibyśmy panią wręczyć piękne medale. Zrobimy to razem z panią starościną Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubawce, panią Iwoną Szymańską. Pani Iwonka będzie prosić poszczególne panie, a ja będę wręczał i gratulował za udział w tym właśnie projekcie. Marysia. Wasiowska. Pani Maria Wasiowska, wielkie brawa. Wiosnia. Wielkie brawa, proszę bardzo. Brawo, dziewczyny, wielkie brawo. Elunia Liberka. Pani Ela Liberka, proszę bardzo. Krysia Sawa. Pani Krysia Sawa, tak, wielkie brawa. Dziękuję. Nasza Basia Kołodziej. Pani Basia Kołodziej, gratulujemy. Jasinka Tenterowa. Jania Tenterowa. Jania. Masz Jania. Ela Droga. Pani Już Elunia. Aneczka Duda. Duda jest. Dudek. Pani Dudek, tak. Na Dudę się obraziła. Alicja Droga. Karolinka Chowaniec. Proszę. Ominęła się jeszcze to. Marysię. A ja nie liczę. Nie liczy się. Nasza Marysieńka. Nasza Nichumowę. Co się liczy? Co się liczy? Jak tam chcesz, nie? To tyle na rynku. Bożenka. No i oczywiście zapraszamy pana trenera, pana Huberta Sajdaka. Jeszcze pani Iwonkę Szymańską.
ma się pani zapisała, tak? Jeszcze ci zostało. Walka Szymańska z moim wnusiem. A wnusiem może też na to. Wnusia szedł? Tak! Jeszcze Hubert Fajter zapraszamy. Chodź Hubercik. I wielkie ogromne brawa. Oczywiście, szanowne panie, projekt był realizowany w ramach programu Działaj Lokalnie. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Wyzwolić społeczną energię, było to hasło, które nam przyświecało, jak widzicie. Będzie państwo, ta energia była, samo przez się było to widać podczas tego wręczenia. Niestety deszcz nam troszkę pokrzyżował plany, ale bardzo dziękuję w takim razie i mam nadzieję, że za rok również uda nam się coś podobnego zorganizować. Bardzo dziękuję. Spotkać się. Jeszcze tak, jest pięknie. Hubert, powiedzmy, jak wyglądały te zajęcia w Nordin Walking? Zaczynaliśmy zawsze w okolicach tak 17-18, zawsze zajęcia na stadionie. Zaczynaliśmy rozgrzewką, która trwa tak mniej więcej 10 minut i tam wszystkie mięśnie tak musieliśmy rozgrzać przed tym, aby udać się w trasę. I trasa trwała tak mniej więcej 1,5 godziny. I zawsze wybieraliśmy różne opcje tras, że zawsze były różne. Te trasy różniły się i nigdy nie przeszliśmy tak, żeby to były te same trasy. Miały one około 10 km długości, także przez cały cykl 12 spotkań przeszliśmy łącznie około 100-110 km. Tak. Hubert, powiedz, jak panie były zainteresowane? Jak one w ogóle współpracowały z tobą? A to trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze, okazywały dużą chęć w zajęciach i każdy, myślę, że z chęcią i z przyjemnością przychodził na zajęcia i za każdym razem można było dowiedzieć się coś nowego tutaj o okolicach Lubawki, o szlakach, bo też pokazywałem szlaki, które są takie mało uczęszczane. Dwa razy udaliśmy się w stronę Czech, na wzgórze Wali, które też jest mało znane tutaj przez mieszkańców Lubawki. I też często chodziliśmy tutaj w Kruczej Dolinie i w okolicach Świętej Góry. Ta dyscyplina sportu staje się coraz taka modniejsza. Ona pomaga organizmowi w jaki sposób? A to na pewno wzbogaca organizm, tak, bo w bieganiu pracują tylko same nogi, a tutaj też pracują ręce i cały organizm tak musi użyć trochę większego wysiłku. I też można Nordic Walking prowadzić, można sobie wyznaczać różne treningi, na przykład można robić trening bardziej taki szybkościowy, akcentować bardziej chód, ale też można robić treningi spokojniejsze dla starszych osób albo dla początkujących i po prostu chodzić na trasy takie około godziny, dwóch godzin i spędzać tak czas na łonie natury, można powiedzieć. Dzisiaj zakończony został projekt, który był realizowany przez nieformalną grupę sportowa Lubawka, działającą przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Projekt był zatytułowany Wspólne wędrówki integrują Nordic Walking. Jeżeli chodzi o tę dyscyplinę sportu, po raz drugi projekt w ramach działań związanych z projektem Działaj Lokalnie był realizowany na terenie gminy Lubawka. W zeszłym roku również wokół Nordic Walking Działaj Lokalnie w Lubawce się, można powiedzieć, kręciło. W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1980 zł i było to dofinansowanie, które otrzymaliśmy, tak jak wspomniałem, w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Granica w Lubawce. Ogromne wyrazy podziękowania składamy lokalnej grupie działania Kwiat Lnu na czele z panią prezes Bożeną Pełdiak za merytoryczne wsparcie oraz za to, że te środki Działaj Lokalnie są tutaj wśród tych najbardziej aktywnych stowarzyszeń, jednostek, organizacji rozdysponowywane. Mamy nadzieję, że również za rok uda nam się wymyślić coś ciekawego. Dziękujemy tym wszystkim paniom i panom, którzy wzięli udział w tych zajęciach. Dziękuję bardzo serdecznie naszemu trenerowi Nordic Walking, Hubertowi Sajdakowi. Zależało nam na tym, żeby wybrać na tego trenera osobę, która będzie związana mocno z Lubawką, tak jak tu państwo już słyszeli, a może za chwilę usłyszeli.
życie, to Hubert wybierał takie trasy, które będą eksponować najbardziej malownicze ścieżki, najbardziej malownicze widoki na terenie gminy Lubawka. To się udało, ponieważ wszystkie panie i panowie biorący udział w warsztatach byli zachwyceni tym, w jaki sposób te warsztaty, te treningi były przygotowywane. Dziękuję bardzo serdecznie tym wszystkim, których wymieniłem i oczywiście zachęcam do tego, żeby śledzić poczynania nie tylko nasze, jeżeli chodzi o działania lokalnie, ale również innych organizacji, które tak bardzo aktywnie uczestniczą w tym programie.